Słowo Boże mówi, że wesołe serce jest najlepszym lekarstwem, lecz przygnębiony duch zesusza ciało. Przygnębiony duch nie jest przygnębiony duch człowieka. Bo duch nie może być przygnębiony. To demon. Kiedy człowiek się poddaje smutkowi, to przychodzi demon. Rozumiecie to? I co robi? Wysusza ciało. Oryginał mówi osusza. Powoli. Powoli osusza. Osusza to znaczy, że woda odchodzi. Woda jest źródłem życia. Rozumiecie? Wystarczy, że poddasz się temu, co proponuje przeciwnik, będziesz się smucić. A krok po kroku twoja dusza, twoje ciało zaczną funkcjonować tak, jak ten demon chce. Ja lata temu usłyszałem w takiej jednej szkole biblijnej, w której brałem udział. Jeszcze nie prowadziliśmy zagadką Kościoła. Zaczynaliśmy nasze działania dopiero w Królestwie. I tam pastor wtedy powiedział taką rzecz, która dla mnie była nie do końca zrozumiała. On powiedział, że wesołe usposobienie to jest broń. Mnie uczono w Kościele Zielonoświątkowym, że trzeba się uśmiechać, robić dobrą minę do złej gry. Tak mnie uczono. Ale wtedy po raz pierwszy ten pastor powiedział na tej szkole, że wesołe usposobienie to broń. To jest broń. Potężna broń na diabła. Dzisiaj, po latach, ja z tego bardzo skutecznie korzystam. Bardzo skutecznie. Tam, gdzie wszystko zawodzi, tak? Pozostaje wyszydzić przeciwnika. Zrobić dokładnie przeciwne rzeczy, niż on proponuje. Dokładnie. Dokładnie odwrotne rzeczy. Kiedy on chce, abyś poważnie podchodził do problemu, wtedy musisz zrobić z siebie głupka. Po prostu. I on nie jest już w stanie nic z tym zrobić. Miałem takiego kolegę w klasie, który był głupi z natury strasznie. To był człowiek, który, ja nie pamiętam, ale chyba do 8 klasy on nic poważnie nie brał. Od nikogo. Do niego się coś mówiło, a on tam gadał głupoty, dłubał w nosie, pstrykał się tam w ogóle kozą. Takie rzeczy robił, wiecie, o co chodziło. Z tym człowiekiem nie można było utrzymać kontaktu. Duch Święty mi go zostawił w głowie. I powiedział, pamiętasz, nikt nie mógł przy nim wytrwać. Nikt nie był w stanie wytrwać przy tym idiocie. Nikt! Najbardziej szalona osoba w klasie nie była w stanie wytrwać przy tym idiocie. On z najbardziej poważnej sprawy zrobił sobie cyrk. Cyrk. Jeżeli tak będziesz postępował wobec diabła, on nie wytrzyma przy tobie. On nie wytrzyma przy tobie. On będzie chciał, żebyś poważnie podszedł do swojego problemu. Dzisiaj, jak będziesz uwielbiał Boga, to powiedz, Boże, a radość Twoja jest moją bronią. To moja broń, moja ostoja.
I każdy problem, który pojawi się w Twoim życiu, to potraktuj w ten sposób. Wyśmiej diabła. Wyśmiej go. Zobacz, co mówi Słowo. Ono pokazuje, że wesołe serce jest najlepszym lekarstwem. Najlepszym lekarstwem. Najlepszym lekarstwem. Zrób to dziś. Wyśmiej diabła. Ojcze, ja wywyższam Ciebie. Za to, że jesteś Bogiem prawdy. Za to, że Twoje słowa, one są ostateczną prawdą. Ojcze, my wywyższamy Ciebie. Ojcze, my czcimy Ciebie. Ojcze, uwielbiamy Twoje imię. Dziękujemy Tobie. Dziękujemy Tobie za świętego Ducha w nas. Thank you.
Yeah.
Oh,
wzywamy imię Twe, wzywamy imię Twe.
która nie ma dzieci, cieszyć się będzie potomstwem swoim. Yeah.
Alleluja. Shakime Lord, za moich grzechów. Oh, dziś jest dzień rodzenia. Dziś dzień rodzenia. Ala Sava Karela Ordredecis. Dziś dzień rodzenia. Dzień rodzenia. Habala Dzień rodzenia. Niepłodna rodź. Niepłodna rodź. Może niepłodna nie znaczy, że nie urodzi. To, że niepłodna nie oznacza, że nie rodzi. Szaka wakata rala rama bara la ramar. Szea. Wstawiennicy, przyjmijcie pozycje rodzące tam, gdzie jesteście. Ojcze, my w imieniu Jezusa Chrystusa uwalniamy w tej chwili, Ojcze, kolejne misje zagraniczne. Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa, my przez imię Jezus uruchamiamy, Ojcze, kontakty do ewangelizacji, do ewangelizacyjnych kruków za granicą. Ojcze, w imieniu Jezusa. Ojcze, my w imieniu Jezusa wzbudzamy kolejne miejsca powstawania kościołów. Ojcze, w ramach zespołu apostolskiego, Ojcze, w imieniu Jezusa, Ojcze, w imieniu Jezusa, Ojcze, my ustanawiamy teraz, Ojcze, nowe przestrzenie ewangelizacji. Ojcze, w imieniu Jezusa, my przebijamy się teraz przez każdą demoniczną siłę stojącą na drodze poszerzenia królestwa. Ojcze, w imieniu Jezusa, oko robo koto kerepe, usuwamy demoniczne siły. Siła, 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 siła,
Tylko Ciebie, Królu.
samochwałej cześć oddaję Ci serce Twe. Wciąż tak bliski mi, wciąż.